Czyli możemy cofnąć biologiczne starzenie się organizmu. Are you interested? A spokojny blender działa korzystnie na telomery i telomery będą gwiazdą dzisiejszego spotkania. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Klub 555 Wrocław. Góro! Wow! Ja myślę, że możemy zacząć z prezentacją. Dzisiaj będziemy dużo mówić o emocjach w ciele, bo zazwyczaj ten temat najbardziej Was interesuje. Ale tu, żeby tu na prezentację. Aha, to ja tam się mam zwracać o prezentację. Aha, Krzysiu, włączysz prezentację, proszę Cię. Zakończyć. Proszę, włączyć prezentację. Ale czyją? A moją. Ja nie mam, nie dostałem. Masz? Nie dostałeś. No to nic, my sobie poradzimy. Słuchajcie. Ależ nic nie stało. Bo teraz zobaczcie, to, że ja się nie śmiałam. Zauważyliście, że ja się nie śmiałam? A wiecie, dlaczego się śmialiście? Bo w polskiej szkole tak nas nauczono. Rozumiecie? Zauważyliście, że ja się w ogóle z Krzysia nie śmiałam? Bo ja sobie już ten nawyk wyrzuciłam. Natomiast w polskiej szkole i sami tego, bo już mam ciarki od tu, od czubka głowy po paluszki. Kiedy się coś powiedziało, nie tak? Cała klasa się śmiała. I to jest to, co jest w naszym społeczeństwie jak gangrena. To sprawia, że my się boimy wyjść, boimy się pokazać, boimy się odkryć. Boimy się mnożyć nasze talenty, tak? Wyjść do ludzi, bo może być taka sytuacja jak teraz. I my to jako społeczeństwo, które ja też, wszyscy wyrośliśmy w tej szkole pruskiej, mamy już tak wpojone jako normalne zachowanie, że nawet nikt z nas nie zauważył, że gdyby... No Krzysiu, to jest Krzysztof, to jest Krzysztof, nie? Ale on się tam nie przejmuje, zna swoją wartość. Ale gdyby na jego miejscu był inny technik, to miałby dość, on miałby już po wieczorze. Oczywiście nie pokazałby tego po sobie, ale następny raz powiedziałby, że nie może robić obsługi technicznej, bo wyjeżdża, bo coś tam. I takich nawyków mamy mnóstwo. Ja je zauważyłam, jak mieszkaliśmy w Czechach, ponieważ Czesi, jak wiecie, to jest zupełnie inna planeta, choć mieszkają tylko za miedzą. Jeżeli ktoś z Was tam był, przebywał, to nawet teraz jest taka reklama, że Czesi mają wszystko, słyszeliście? Góry mają coś tam. I faktycznie pewnych zwrotów nawet w szkole nie mają. Na przykład nie mają lektur obowiązkowych. Bo ja chciałam przetłumaczyć, że jakie są lektury obowiązkowe, a jakie lektury? Nie mają słowa, jakby jak może być lektura obowiązkowa? No jakby przecież jak lubisz, to czytasz. No dlaczego macie ktoś zmuszać do tego? Rozumiecie, jakby kolokacja, która nie istnieje, bo jest niemożliwa. Totalny oksymoron, który po prostu rozwalał... Co? No. Natomiast my potrzebujemy przejść przez te wszystkie fazy, przez te wszystkie rany, które nam zadano w szkole, a bez których się urodziliśmy. Bo kiedy się urodziliśmy, to nie mieliśmy problemu, że jest tak, o jak ciśnie Zosia śpiewa i brawo, tak? Ale ktoś kiedyś się z Zosi wyśmiał, tak jak my zrobiliśmy to przed chwilką, i Zosia już nie chciała. I nawet już nie pamięta, bo teraz jest duża. Tylko wie, że live'a raczej nie zrobi. Jeszcze nie zaczęłam, już jedziemy z koksem. Dlatego, jeżeli jesteście, ktoś jest tu jeszcze w szkole albo na studiach, coś sobie robi, jakieś podyplomy. No, brawo, brawo. To po prostu, żeby jak najmniej dostać przez ten system po głowie, no bo nie zmienisz nauczycieli, choć tu jest nauczyciela, ręka w górę. Nie przyznamy się. No ja też. Do marca. No. Tak? Ślicznie. Brawo. Dziękuję, Krzysiu, bardzo. Mężczyzn zawsze chwalimy, to słuchajcie. Brawa dla Krzysiu.
Macie obsługę techniczną zapewnioną klubu 555 Wrocław Forever. Jeżeli jesteście w szkole jeszcze, właśnie zrobię to sprężenie, muszę się nie ruszać. To jest wyzwanie moje na dzisiaj. Tu mam stać? Każdy ma jakieś wyzwanie. Klaudiuszu, a my nie możemy potem tego dźwięku, nie możemy wziąć dźwięku z sali, musimy mieć stąd? No. Musimy mieć stąd, dobra. Ale zapytałam. Proszę? A, bo nie włączyłam. Sprzężenia, bo ja pogłaszałem, sprawdzę. O, dziękuję. Zobaczymy. Nie, bo ja widziałam, ja z Klaudiuszem, my z Klaudiuszem jesteśmy w special relation. Nie, on mi pokazywał, że włączyłam. Wszystko jest okej, tak? Dobra. Więc jak jesteście w szkole, albo jesteście w pracy, albo jesteście w związku, w jakiejś sytuacji, gdzie ktoś was rani i wy widzicie, że te rany są wam zadawane, a jak kiedyś byliście w jakiejś przemocowej sytuacji, albo w jakiejś sytuacji mobbingu, no takiej trudnej, to wiecie, że to w człowieku zostaje. I nawet kiedy tej osoby już nie ma, to ty zanim wyjdziesz na prostą, to trochę czasu mija. Więc taką prostą techniką, jeśli jesteście jeszcze w takiej sytuacji, że ktoś się mści, ktoś jest złośliwy, ludzie czasem nie wiedzą, że są złośliwi. Wtedy, żeby się nie dać zranić, bo ta osoba i tak już taka jest, znacie na pewno planetę Soni zna, to jest taka prosta myśl, którą sobie wprowadzasz w głowę, czyli powtarzasz cały czas słowo kocham tak szybko, żeby ci nie weszła ocena. Bo za każdym razem, kiedy na przykład ktoś jest dla nas niemiły, albo się na nas pastwi, albo mści, albo no różnie się zdarza, kiedy my nie cierpimy tej osoby, albo ją oceniamy, że ona jest głupia, że jest toksyczna i takie różne słowa, to po prostu otwieramy się na tą całą gnojówkę, która na nas jest wylewana. Przetestujcie. A jak będziecie w takiej sytuacji, wchodzicie gdzieś, nie wiem, do urzędu, są takie sytuacje, gdzie prawdopodobieństwo, że będzie niemiło, jest jednak większe niż statystyczne. Więc zanim wejdziecie do takiego mieszkania, czy pomieszczenia, czy takiej klasy, powtarzajcie sobie w głowie cały czas kocham, 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 kocham. Okej? Nie, że siebie, czy kogoś, nie ma znaczenia. Tylko takie słowo, ale cały czas. Jak będziecie je cały czas powtarzać, to inna myśl nie wejdzie do głowy i wtedy, nie wierzcie mi, przetestujcie to, wtedy pokrywa się wasza aura jakby takim kloszem i naprawdę mogą na was wylewać pomyje wszystkiego świata, po prostu otrzepiecie się jak kaczka. Bo tu chodzi o ciebie. Ta osoba i tak taka jest. Jak masz nauczyciela, który jest trudnym człowiekiem, to jeśli się będziesz na niego wściekać, te rany będą łatwiej ci zadane. Wyśmianie przy klasie będzie bardziej bolało i zostanie na dłużej i zblokuje, a szkoda, bo każdy z nas ma mnóstwo talentów do zaoferowania światu. Czy czasem mama, ja też jestem mamą, więc święta nie jestem, choćbym chciała, coś powie i zaboli, tak? Zapewniam was, że mamy nie wiedzą, że to zaboli, na pewno robią to, bo chcą dobrze. Dla dziecka, dla dobra dziecka. To w momencie, kiedy ty się denerwujesz, to boli, to jest tak jakby otwierać ranę, po której sypią solą. A jak zaczniesz, przypilnujesz sobie, zresztą my wiemy, że wejdziemy do kuchni, tam jest ta osoba i wiemy, że nas wkurzy. Wiemy, że jak wejdziemy do pokoju nastolatka, to dostaniemy szału. Pytanie, po co tam włazisz? No właśnie, nie wchodzić, no bo to nie ma co. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądały wasze pokoje, bo ja mój pamiętam, jak byłam nastolatką. Ja tylko pamiętam, jak mój tato mnie prosił, Sonia, odwróć się czasem za siebie, jak wychodzisz, nie? Ale potem oczywiście wszystkie stroimy, nie? Jakie tam my jesteśmy porządni się, tak? A jak macie panie, które pracują w hotelach i zajmują się ogarnianiem pokoi, to zapytajcie, jak zostawiają kobiety pokój, jak wychodzą, potrafią, nie? Więc wiemy, że wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia i się wkurzymy. Więc już przed wejściem zacznij sobie powtarzać kocham, 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 później wejdź. Prawdopodobieństwo, że nic cię nie dotknie, jest bardzo duże. I ja miałam kiedyś taką sytuację, że to było w publicznej służbie zdrowia. Cóż wam będę dalej opowiadać? Tam była taka sytuacja, że w wielkim skrócie pani mnie bardzo obrażała na korytarzu, no bo ja załatwiałam swoje, tak? Jakby ja wiedziałam, że ja to muszę załatwić. Ale ja nawet jej nie słuchałam. Czyli róbmy to, za co ochrzaniali nas w szkole. Tu wleciało,
tu wyleciał. I ja pamiętam, że ja wróciłam do domu na drugi dzień. Moja mama dzwoni, Jezus, Sonia, bo oni to... Jejku, co tam się działo? Ale ja przyszłam do domu, jeszcze grupa VIP z pokoju umysłu to pamięta, bo tam wtedy od razu wam o pierwszej w nocy zdawałam relację. Ja przyszłam do domu, wzięłam prysznic i poszłam spać. Kiedyś, po czymś takim, po godzinie wylewania na mnie pomyj, obrażania, wymyślania od ostatnich, na całym korytarzu oddziału, gdzie byli jeszcze ludzie przy tych chorych, tak? Co nie byli tylko... Ja chyba 2 tygodnie dochodziła do siebie. Rozumiecie? Więc to ja decyduję, czy ktoś mi te pomyje wleje skutecznie, czy po prostu to spłynie. Więc jak się tak zdarza, że jesteś właśnie w klasie, albo jest, no, szczególnie uczniowie mi są bliscy, jak masz babę, która zrąbnięta, nie? Żeby jedna. Ja wiem, że to idzie w eter. Na szczęście mam też fantastycznych nauczycieli, no ale wiecie jak jest, nie? Różnie bywa. No to zadaj sobie takie pytanie, albo masz męża, którego uważasz za rąbniętego. Tam nie będziemy tutaj tylko młodzieży brać na patelnię. Czy żonę. No pomyślcie sobie o kimś, pomyślcie sobie teraz o kimś, kogo uważacie, że zrąbnięty, ale o mnie nie raczej, dobra? Bo jednak bądźcie mili. Wszystko na biało, to odbija. Poza tym ja was kocham, więc jakby wszystko wróci. Pomyślcie sobie o kimś, kto jest zrąbnięty. Macie? Wy też macie tam? Online też mają? Ja tu nie widzę komentarzy, prawda, Konstancjo? Nie widzę komentarzy. A ty widzisz? Jakby pytali, to tak. No, to sobie też pomyślcie online, drogie, z Florydy i z okolic. O kimś rąbniętym. Macie już, tak? I teraz pomyślcie sobie, czy ta osoba jest naprawdę szczęśliwa? Jak myślicie? Czy można tej osobie współczuć i życzyć, żeby kiedyś w życiu zaznało pełni szczęścia i spełnienia? Uwielbiam was. Znaczy tutaj dla online'ów ktoś powiedział o nie, o nie. A to jest fajne, co powiedzieliście. Nie wiem, kto, nieważne. Bo często ludzie mówią, robiłam sesję wybaczania, tam jakby już nie jest czysto ten... Wiecie, jak można fajnie sprawdzić, czy naprawdę zrobiłem, bo my wybaczamy komuś, ale robimy to dla siebie, żeby nie chodzić w tej złości, która, zobaczycie w emocjach w ciele, ona się nam odbija na zdrowiu. To naprawdę jest tylko dla naszego dobra, wybaczamy innym. I no jak wybaczyłaś twojemu ex, nie? Tak, tak, porobiłam wszystkie sesje, ale tam z tej książki, tak, wszystko porobiłam tam. No teraz sobie wyobraź, że twój ex znalazł świetną miłość życia i po prostu taka laska i w ogóle no, to nie wybaczyłaś, wracać do książki i do ćwiczeń. Kiedy jesteśmy w stanie życzyć drugiej osobie, która teraz jest bardzo nieszczęśliwa i dlatego jest taka rąbnięta, znaczy w naszych oczach, bo swoich kolegów ma, nie? I oni też są rąbnięci. I co gorsza, oni myślą, że ja jestem rąbnięta. I moi koledzy też, i koleżanki. Więc zobaczcie, ten osąd i ta ocena sprawia, że my się otwieramy. Nie lubimy tej baby z gegry, czy tam z histy, czy z czego tam macie. Tej sąsiadki, tego sąsiada. I wszystko, co on robi, bardzo nas drażni i bardzo nas denerwuje. No i kto chodzi zły? Kto sobie wątrobę psuje? Nie? Kto tu jest rąbnięty? Ktoś miał świadectwa z paskiem i wzorowym uczniem był, tudzież uczennicą? No to wiecie, że to jest naprawdę najbardziej poraniona ekipa. Dlatego, że jak masz świadectwo z paskiem, ja też całe życie miałam, po pierwsze musisz zakuwać, tak, żeby znowu mieć to świadectwo z paskiem, bo ci powiedzą, że nie miałeś tego świadectwa z paskiem. I w ogóle jakby wszyscy już wzięliście, jak ja tak oblizam wargi, to jest typowy mikrogest stresogenny, mi się wszystko przypomina, tak. I ja dopiero na studiach we Francji się dowiedziałam, że świadectwa z paskiem szkodzą. Mówię, jak to szkodzą? Ja to bardzo proszę państwa, we Francji. I dopiero później, jak zajęłam się sobą, mówię, no tak, ja się boję wyjść do ludzi, tak, przedstawić coś innowacyjnego, no bo będzie piątka, czy nie będzie. W szkole było łatwo nauczyć, powiedział, wyryć to, wystarczyło się nauczyć i było. Byłam niegrzeczna, ale się dobrze uczyłam, więc to się kompensowało. Nie, to było to zachowanie. I ja też mam jeszcze niedoleczony syndrom świadectwa z paskiem. Czy jak pani oceni, co ja dostanę, spodobał się ten audiobook, czy się nie spodobał?
Tak? Dlatego tyle musicie czekać na kolejne spokojne planery i tak dalej. Bo ja schowana pod stołem i co? Fajny? Kiedy już coraz mniej, ale jeszcze. I spokojny planer ustawiający każdy dzień na spokojne tory. Tak. No i już jestem spokojna. Mówicie, że to jest magiczne, że w ogóle cuda się dzieją. Także będzie część trzecia. Jest już z drukarni. Kto będzie... A ja sobie mam zmieniać slajdy jeszcze? Tu? Dobra. Wybuchnie? Nie. Dałam radę, Krzysiu. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, emocje w ciele. Więc słuchajcie, ja badałam dwujęzyczność zamierzoną na uniwersytecie i miałam wtedy bardzo dużo własnych problemów zdrowotnych. Tylko wiecie, jak to jest. Ja jestem naukowcem, pracuję na uczelni, więc mówiono mi tak, no, ma pani problem z kręgosłupem, bo siedzący tryb pracy, tak, proste. Ma pani problem z nadgarstkiem, no bo ciągle ta myszka. Ma pani problem z tym, bo to, z głosem, bo pracuje pani z głosem, to, no ale za rok to pani badań lekarskich raczej nie przejdzie. No dziękuję bardzo. No i zrobiłyśmy z Konstancją Languages and Motions 3-dniową międzynarodową konferencję. Znaczy ja niby ją wymyśliłam, ale bez Konstancji ona by nie doszła do skutku, nie mam wątpliwości, bez jej pomocy i wsparcia. I to był taki wielki sukces, że ja po tym sukcesie, jak masz presję, to później musisz mieć depresję. Więc jak ktoś mi mówi, że nie ma siły, tam czapka powstaje u ciebie? No bosko, będzie super czapka. Więc jak ktoś mi mówi, że nie ma siły i musi poleżeć, to poleż. Poleż i pogadaj z ciałkiem, co chce ci powiedzieć. Bo ono właśnie nie ma siły. I zobacz, czy wcześniej nie było presji. Bo nam się kojarzy, że jak mamy depresję ze stanem jakiegoś nieszczęścia w życiu, depresji. Też tak może być. Ale wcześniej była presja. I mnie dopadły te stany po ogromnym sukcesie konferencji. Więc ja nawet nie pokojarzyłam faktów. Ale to wtedy wszystko się zaczęło. To było 2016. I teraz tak, badania naukowe. Ponieważ ja prowadziłam badania nad dwujęzycznością zamierzoną, to wiedziałam, że wiek wcześniej w Ameryce wszystkie badania pokazywały, że dwujęzyczność jest szkodliwa. Bardzo. I to był cały 1900, lata 30, 40, 50, 60, 70. W wielu ośrodkach w Ameryce prowadzone badania. No, dwujęzyczność szkodzi jak nic. No nie może. Te dzieci dwujęzyczne mają niższe IQ. Różne ośrodki naukowe prowadziły te badania i wszystkim tak wychodziło. Nagle w latach 70. Ty kurde, my to źle robili. Ty. Myśmy wzięli pod uwagę te dzieci dwujęzyczne, tych emigrantów. Wiecie, moje dzieci też po 3 latach w Czechach mówiły biegle po czesku, ale to nie był taki czeski, tak? Jak Czechów, którzy mieszkali tam całe życie. Nie był to taki czeski literacki. Zadania z matematyki, jak zrozumieli treść, zrobili na, bo tam jest najwyższa ocena, to jest 2, na najwyższą ocenę, a jak nie zrozumieli treści, to no jest tak? To dostali 5, czyli najgorszą ocenę, tak. I oni się sobie zdali sprawę, że badali te dzieci dwujęzyczne, owszem, ale z rodzin na przykład, które pojechały do Ameryki za chlebem. Nawet język polski był niezbyt bogaty w słownictwo. No przecież my też mówimy po polsku, każdy z nas troszkę inaczej. Mamy idiolekty swoje, prawda? Jedni więcej książek czytają, inni mniej. Po prostu to słownictwo się różni, struktury się różnią. W dodatku badali dzieci dwujęzyczne, które może i na przerwie swobodnie rozmawiały, bo po 4 latach pobytu w Ameryce nauczyły się angielskiego w stopniu bardziej niż komunikatywnym. Ale to nie było to samo, co Amerykanie mieszkający tam całe życie i dano im testy do rozwiązywania. Nie? No to tam ci wypadli słabi. Czy my złe dzieci wzięli tutaj? Ja. Dobra, to nie. To jeszcze raz badają. Ale co poszło w świat? Szkodliwa jest dwujęzyczność. I ja pamiętam, jak ja zaczynałam mówić do moich dzieci po francusku, bo teraz już są 4-języczne, to taki detal, nie? No. Ale chodzi mi o to, że kiedy ja zaczynałam mówić do moich dzieci po francusku, to wszyscy prawie na uniwersytetach koledzy i koleżanki mówią, co ty głupia jesteś, ty badań nie znasz? No ale słuchajcie, no na logikę. Przecież człowiek nie rodzi się, żeby uczyć, żeby znać tylko jeden język. Jakby wiecie, o co mi chodzi? I ja mam taką dewizę, czy u mnie zadziała. Choćby mi wszyscy mówili, że to ja zawsze sprawdzam na mnie, czy u mnie działa. Bo tak biorę udział w jakimś tam leczeniu, brałam udział, mówię, no panie doktorze, ale jakby i tak musi być operacja tego kręgosłupa. No tak, wie pani co, u 10% pacjentów na ten lek, wykurczone akurat są w tych 10%, no ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, co u mnie działa, dlatego w tej książce Zaakceptuj siebie jest co chwilkę, nie wiesz, sprawdź, nie wiesz, sprawdź. Naprawdę, bo to
Cóż z tego, że wszyscy i że 6% jest granicą błędu i akurat będę w tym błędzie statystycznym, to mnie naprawdę nie interesuje. Więc w tej zaakceptuj siebie macie ćwiczenia, które uruchamiają do życia. A spokojny planer działa korzystnie na telomery i telomery będą gwiazdą dzisiejszego spotkania. Ma młodzież telefony? Macie włączone Wi-Fi? Sprawdzicie proszę telomery? Definicję podacie mi? O, telomery i nagrody Nobla. Tutaj nam młodzież zaraz poda definicję. Słuchajcie, jak jesteście nauczycielami, weźcie przestańcie przygotowywać te lekcje. Młodzież ma komórkę, oni wam wszystko przeczytają. Jest internet. Jakby siedzisz do nocy, przygotowujesz te lekcje, a tu czapkę ci robią, nie? I ty potem, napracowałam się tyle, się nie podobało. Słyszałam. Ale rozumiecie, o co chodzi, nie? Że mamy taki później jako nauczyciele 3/4 klasy zadowolona, ale 1/4 jeden przeszkadzał. Zawsze był uczeń, który przeszkadzał. Tak. No to są sposoby, ale to nie jest przedmiotem naszego spotkania. I już ten nauczyciel nie jest szczęśliwy. Nie podobał się. Macie? Już tata będzie pytała. A dla ja nie chcę taty. Bo ja nie widzę na... Ja chcę młodzież, przeczytajcie. Bo naprawdę nie mam. I naprawdę nie pamiętam. Mamy tu jakich medyków na sali mamy? Jakieś medyczne zawody? Chcesz okulary? Ja się nie przyznają, teraz strach. O, faktycznie. Ale no. Mam wolne. Masz wolne, tak. To macie, przeczytajcie, przeczytajcie proszę. No, naprawdę. Już nie przyjdą. Mama, mówiłaś, że będzie fajnie. Cicho. Telomery to końcowe fragmenty chromosomów, czyli tak zwane czapeczki, które mają zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas kopiowania. Świetnie. Czapeczki! Anita, jak ty się wpisałaś? No! Tak, kiedy komórki się dzielą, chromosomy się dzielą na końcach, zobaczcie, tutaj są zaznaczone takie czapeczki, świetna nazwa, czapeczki, takie co Anitka robi na przykład, możecie nabyć, które chronią te chromosomy, żeby się dobrze podzieliły, żeby komórki nie były wadliwe, tak? I naukowcy dostali za to Nobla. Tutaj macie ich nazwiska u dołu. Zresztą to było pod kierownictwem... Gdzie jest to nazwisko? Blackburn, chyba dobrze przeczytałam. Ona. Elizabeth. I teraz te chromosomy się dzielą, bo nasze komórki cały czas się dzielą. I czapeczki zabezpieczają, żeby się dobrze podzieliły. I co naukowcy zawsze, jak je odkryli, telomerazę, dostali Nobla, wszyscy się cieszyli. Ja później spotkałam profesora Wetuleniego świętej pamięci, neurobiologa, i on tak mówi, Sonia, ty słyszałaś? Świat naukowy myślał, że te telomery się skracają. I wraz z wiekiem, wchodzę na delikatne tematy, wraz z wiekiem są coraz krótsze. A im są krótsze, tym gorzej chronią te chromosomy i później jest ten stan zapalny, różne choroby i ogólnie stan zdrowia się pogarsza. I naukowcy odnaleźli ludzi, którzy mają te chromosomy o wiele dłuższe niż wskazywałby na to ich wiek. Zaczęli drążyć i okazało się, że to nie jest tak, te telomery. Wiecie, że jak się pomylę, to chodzi o telomery. Dobrze, że coś mówię o telomerach. Mam tyle badań w głowie, że nie wiem, co dla was wybrać. I chodzi o to, że cały czas myślono, jak już najpierw je odkryli, telomery super, Nobla, wszyscy się cieszą. Potem odkryli, że one się skracają, jak się człowiek starzeje, wiemy, że jak przebiega przez starzenie, telomery, dobra. Ale nie wszystkim się tak samo skracają. Znaleźli jakichś ludzików gdzieś tam daleko, którzy się mówią, jak on ma takie długie te telomery, kuchnia, 80 lat, takie długie telomery, to w ogóle za nie może być. No i zaczęli drążyć. I się okazało, że nie dość, że można zatrzymać skracanie się telomerów, to jeszcze cofnąć ten proces. One nawet mogą się wydłużać. Czyli możemy cofnąć biologiczne starzenie się organizmu. Are you interested? A, wiedziałam. Co wpływa korzystnie na telomery? Spokojny planer oczywiście, moi drodzy. Ja nawet nie wiedziałam, że aż tak bardzo. Zauważanie pozytywnych zdarzeń. Czyli to, co macie w spokojnym planerze. Dziś wydarzy się na pewno coś fantastycznego. Po prostu z tym zdaniem zaczynasz dzień. No i złamał ci się tylko jeden obcas. A przecież mogły dwa. No to fantastyczne jest po prostu.
Okay? Chodzi o to, że nasza percepcja jest wyostrzona na to, że będzie coś fantastycznego. Dalej, i to są badania naukowe, tutaj macie na dole Moskowica, odwołanie. Więc tak, zauważanie pozytywnych zdarzeń. Dalej, wdzięczność. Pomyślcie sobie teraz trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Za życie, za nogi, za to, że tu jesteście. Mhm. A tak, tak, no? Nie musiałam się przytulać. A nie wszyscy lubią, wiecie? Nie wszyscy lubią, ale ja też lubię. Mhm. Mhm. Za co jeszcze można być wdzięcznym? Tak, za to, co mam. Tak. Za to, że baba mnie z histy nie pytała. Nie? Jakby to i zawsze to, co, że z matmy zapytała i była gała, to się nie liczy, jestem wdzięczny, że z histy jestem, nie? A tam muszę było zgłosić NP, a tam poszliśmy gdzieś do higienistki. Mhm. Wdzięczność. Czujecie się troszkę lepiej, jak sobie tak powdzięcznościowaliście w głowie? Ten efekt jest dość szybki. Ale nie muszę czytać fragmentu, jak zrozumiałam sesję wdzięczności. Znacie już wszyscy? Ktoś nie zna? Przeczytam, zaraz przeczytam. Wdzięczność. I teraz z wdzięcznością chodzi o to, że przydarza ci się to samo, ale ty reagujesz inaczej. Rozumiecie, tu o to chodzi, że się nie wkurzasz, bo denerwowanie się skraca na telomery, przyspiesza procesy starzenia się organizmu biologiczne i ponieważ te telomery się skracają i one takie są czapeczki, no wiecie, jak to krzyku siedzisz, o, takie są zestresowane czapeczki, jedna się źle nałoży, no to ciężko sobie wyobrazić, że to i stany zapalne i różne inne problemy zdrowotne, no to po co? Słuchajcie, wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie to jest coś, czego nas nigdy nie uczono w szkole, prawda? To jest, nie znam bardziej szkodliwego miejsca niż szkoła, ale zarówno dla nauczycieli, dla dyrektora, dla wszystkich, dla rodziców, dla dzieci. Proszę? No, nie powiem do mikrofonu, nie powiem. A ja wiem, że tam są najciekawsze zdania, padają teraz między wami. No ale dobra. Wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie. Życzliwość. Uwaga, życzliwość to nie jest to, co my w Polsce rozumiemy, a Czesi w ogóle inaczej pojmą. Wiecie, że my w Polsce mówimy pomóc ci? To nie jest życzliwość. Jak to ci nie pomóc? To ja ci pomogę. A to jest Czesi. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy, to tu jest mój numer telefonu i mówią to tylko raz. Dlatego Polacy uważają ich za burów i w ogóle takich nieuprzejmych. A oni się po prostu nie wtryniają. Natomiast są bardzo życzliwi. Myślę, że my też. A w ogóle w klubie 555, no proszę was. O czym my tu w ogóle mówimy? Mindfulness. Przy czym mindfulness przez jego twórcy to skupianie uwagi w szczególny sposób, celowo na jednym. Panie, dajemy radę czasem? Ja zrobię ćwiczenie na jednym. W tu i teraz, bez oceniania. Słuchajcie, to jest takie ważne, żeby nie oceniać. To jest właśnie ostracyzm. To jest wskazywanie, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. To jest opieranie się na strachu. Tak? I to wszystko skraca nam telomer. I... Więc to jest, pomyśleliście, że to jest takie, przyspiesza proces starzenia? Ocenianie. Tak? Czyli tak naprawdę zawsze jest, jeśli chodzi o jakieś tam teorie, no to jest patrz na siebie, tak? Na sobie się skup i zadbaj o swoje serce i niepotrzebnie niektórzy idą, a zobacz, czy drugi też to dobrze robi. Tymczasem właśnie ocenianie. Jeżeli jesteśmy bez oceniania, to i robimy w tu i teraz i celowo na jednym się skupiamy, to dbamy o nasze telomery, czyli o nasz biologiczny stan organizmu. I teraz zrobimy sobie bardzo proste ćwiczenie. Potraficie medytować? Wszyscy potraficie. Pokażę wam, że wszyscy potraficie. Najprostsza medytacja, czyli mindfulness stan, mindfulness to wzięcie jednego oddechu, skupiając się na tym, że biorę ten oddech. Ok? Jedziemy. A zadmuchałam se. Okay. W momencie, kiedy skupisz się na jednym oddechu, na tym, ktoś czuł temperaturę powietrza? Czuliście nozdrza, które się rozszerzają, prawda?
no to umiecie medytować. Skupienie na jednym, w tu i teraz, bez oceniania, czy ktoś się ocenił. Kurde, mówiłam jej, że nie umiem. Nie, nie ocenialiście się, mam nadzieję. Bo tutaj, zobaczcie, chodzi też o nieocenianie siebie. Czyli to, co do siebie mówię. To jest też ważne, tak? Kto zna źreniczki? No, jaka sala. A kto ćwiczy źreniczki? O, brawo, brawo. I teraz zobacz, proszę. To jest ćwiczenie z 4 rozdziału książki Zaakceptuj siebie. A jak się czuje kolega, jak powiedziałeś, że mu powiesz? Dobrze się czujesz? Dobrze, a to on chce, żeś powiedziała, Ania, okej. No właśnie, no ale to ja tu powiem, jakby ktoś nie wiedział. Patrzysz w lustro sobie w źrenicę i mówisz, kocham cię 5 razy. 3 albo 5, już nie pamiętam, ile napisałam w książce, bo to nie ma znaczenia, ale niektórzy potem, a ile razy? 5. Także to oczywiście nie ma znaczenia, ile razy sobie nam powiesz, w książce jest, że 5, żebym już nie zawracali gitary, ile razy. Ale jak sobie powiesz 3, 5, 15 raz, 17, 30, to tak między nami i waszymi online'ami, to nie ma znaczenia. O co chodzi w tym ćwiczeniu? Naukowcy pokazują, i wy to też wiecie, że jak jest więcej światła, to źrenica się zwęża, jak jest mniej, to się rozszerza. Czyli źrenica reaguje na światło. Nie jest to mięsień, taki jak mamy na przykład w bicepsie, żeby zginął, to się zginął. Nie. Nie możesz podejść do lustra i powiedzieć, rozszerz się, źrenica, dajesz. No nie, są mięśnie gładkie, one nie podlegają naszej decyzji, woli, tak? Bardzo dobrze. I teraz, jak podejdziesz do lustra i popatrzysz sobie w źrenicę, naukowo zaobserwuj, że światło się nie zmienia, wszystko jest okej, okay. Zgaście mi to, ja chciałabym oświecać, nie? Przypilnować rodzinę. Ja robię doświadczenie ze źrenicami. I patrzysz sobie w źrenicę i mówisz, kocham cię do tych źrenic, to jak będziesz często to powtarzać i ładnie ćwiczyć, to one będą się rozszerzać. I wtedy będziesz wiedzieć, że jest zrobione. I różnie ludzie mają. Ja 2 tygodnie ćwiczyłam, pamiętam jak dziś, za pierwszym razem jak podeszłam, to nie potrafiłam nawet tego powiedzieć, tylko mi łzy poleciały po policzkach. A teraz jak podchodzę, to się wszyscy muszą mówić, tak się rozszerza. Wyćwiczone. I to poprawia metabolizm, skórę, włosy, paznokcie. Ogólnie działa dobrze na organizm, dlatego że podświadomość myśli, że to ktoś ci mówi. Jak ty robisz sobie te źreniczki, to świadomie wiesz, że to ty. Nie musicie robić na głos, jak jesteście w toalecie publicznej. Ale musicie powiedzieć, bo planeta są pańskie źreniczki, będę tu trzaskać, pani się skupia na sobie. Nie? Reklamy nigdy dość. Ale można w myślach. Dlatego jest myślą, mową i uczynkiem, bo to jest ten sam poziom. To jest to samo. Czyli jakbyś chciał tę babę zatrzaskać w ciemnej uliczce, jakbyś miał gwarancję, że cię nie wsadzą, to byś ją zabił. Taka myśl jest tak samo równoważna energetycznie jak czyn. I dlatego jest myślą, mową i uczynkiem. Okej? I ta myśl, kocham cię do tych źrenic, sprawia, że mamy więcej wyrozumiałości dla siebie i tak się nie oceniamy. A jak siebie przestajemy oceniać, to dla innych też jesteśmy milsi. Dobra, jadę dalej, bo... O, tu już przechodzę do waszych pytań. Spisałam wszystkie. Właśnie tak czułam, że potrzebuję podgonić. Proszę, mówcie. Ale zauważcie, że nazwisko usunęłam. Dobra, to przechodzimy teraz do pytań emocji w ciele, które zadaliście na grupie Planeta Soni, myślnik grupa, na Facebooku. Możecie zadać jeszcze jakieś, jak tutaj nie wyczerpiemy. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania do tej części, która była. Ale co sobie tam myślicie teraz? Dzieci nie ma... Pytanie, dlaczego tak trudno jest zrobić źreniczki? Widzieliście kiedyś małe dzieci, które ledwo stoją, a całują swoje odbicie w lustrze? Kiedyś nam nie było trudno. Tylko później się nazbierało, tak? Bo ty taki, bo ty śmaki, bo ty owaki. O ty tu źle. I trzeba jakby się otrzepać z tych wszystkich rzeczy, które nam się poprzyklejały w drodze. Dlatego. Więc teoretycznie im jesteśmy starsi, to faktycznie może być trudniej. Albo też zależy od wrażliwości. Trudno mi powiedzieć, ale stąd. A nie mieliśmy tego problemu kiedyś. Nikt z nas.
Dobre pytanie. Boicie się, że zadacie głupie pytanie? Nie, bo nieraz coś człowiek się ładnie zgłosił, nie? W łeb. Tak mentalnie, nie, nie, bo teraz już nie wolno tak fizycznie, ale czasem się tak dostanie w łeb. Proszę? Ale czyje, w którym momencie? Dobre pytanie to jest. No właśnie. Więc tak, to jest, jeżeli ktoś, jeżeli ty pozwolisz, żeby ktoś cię upokorzył, no to cię upokorzy. Jeżeli jesteś od razu w stanie wybaczenia, to nawet nie zauważysz, że cię zranił. Tak. 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 W stanie wybaczenia. Już wam tata powiedział, że jesteście w stanie wybaczenia. No cóż zrobisz, nie? Tak. Tak, bo to jest wtedy urażona nawet troszkę duma, tak? Bo to jest utrata twarzy. Co powiedzą inni o mnie? Co o mnie pomyśleli? Tak. Dokładnie. Więc jeżeli mamy swoje zdrowe poczucie własnej wartości, no to tak popatrzymy. Ale jak nie... Jeszcze pamiętam. 20 lat minęło. Pamiętam. Okej. Dobrze. Czy macie jeszcze jakieś pytanie? To było bardzo mądre. No, dobra sala, dobra sala. Czy online mają jakieś pytanie? No. Świetnie. Tak. Tutaj pani pyta, ja powtórzę, dobra, o poziom takiego honoru, urażony honor, duma, tak? Ktoś po nas jedzie i to po prostu nas zaboli, jak sobie z tym poradzić. Jak znacie poziomy świadomości doktora Hawkinsa, to on idzie od dołu, od wstydu, który jest najniższą wibracją. Dumę łatwo urazić, duma jest cały czas niską wibracją. Natomiast jak wtedy na tym sławetnym korytarzu w szpitalu ta pani mnie ponoć bardzo obrażała. Ja nie wiem, bo nie do końca słucham, co ona mówi, bo ja pilnowałam, żeby cały czas myśleć kocham, 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 kocham. I najlepsze, że ja wyszłam, jak już tam ta karetka przywiozła tego chorego, już tam przyjęli wszystko, więc ja wiem, mission accomplished, mogę wracać, to wyszłam, a później mi się przypomniało, że płaszcza nie wzięłam, bo to były takie miesiące, to był marzec, 3 lata temu. I wracam się i ja już zapomniałam, że ja byłam zła na tego. Znaczy, rozumiecie, jakby we mnie nawet nie powstała złość na tę kobietę, no bo ja cały czas byłam zajęta, myślałam, kom, kom, kom. A jak ona tam, co, ja nie mieli się, właśnie, tak, od ostatnich. A kom, 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 kom. I zapomniałam tego płaszcza, się wróciłam i tak się z nią spotkałam, wiecie, nos w nos. Co pani jeszcze robi? Płaszcza zapomniałam. Ja tego nie zapomnę, ale ja naprawdę, ja myślę, że ona takiej wariatki jeszcze nie widziała. Ale ja po tym, ja nawet sama się zdziwiłam, no bo jak już się wracałam po ten płaszcz, to już nie mówiłam kocham kosz, po prostu już byłam zmęczona, już była pierwsza w nocy, już po prostu się po płaszcz, nie? Ja nie miałam, moja duma, ona w ogóle nie powstała, więc ona nie miała co urazić w ten sposób. No, w ten sposób sobie poradzić. Po prostu kocham, kocham, kocham. Ja nie potrafię. No i skończę, no ileż można. Jest też taka technika, jak ktoś ten, mówisz, ma pani rację, albo ma pan rację. No bo jak ksiądz Tischner mówił, racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Więc jak mówisz komuś, powiedz, no powiedz temu mężowi, masz rację. Ile razy mówisz mężowi, masz rację? Często. Często. Ale żeby skończył. Tak, bo on wtedy skończy, bo on już jakby właściwie został zaspokojony, o to chodziło, nie? No bo masz rację, znaczy tak samo jak masz dupę, czy są tu małe dzieci, nie ma. A wy mówicie i tak gorzej, to spoko. Więc rozumiecie, powiedzcie ludziom, masz rację, a pomyśl, że mówisz mu, masz dupę. A potem sobie pomyśl, ja cytuję księdza Tischnera, żeby nie było. Ja na takie mądrości nie wpadłam. A potem sobie pomyśl, że też mam rację, możesz sobie sprawdzić nawet. I tak. Żona czy też najbliższa osoba mówi, ja nie chcę, żebyś ty mi przyznawał rację, bo ja ją nie wiem. Pan tu mówi, że on nawet nie chce, że żona mówi, tak? Ja nie chcę, żebyś mi teraz rację, że ja ją mam. No, no bo to jakby wtedy nie jest dialog, tylko monolog. Wtedy kiwasz głową jak ten piesek na tym. Pamiętacie, jakieś były takie pieski z tyłu? No bo to jest... Poczekaj, aż to minie. Wiecie, że jak jesteśmy w stanie wysokiego napięcia, to i tak nie pogadasz. Ja jestem bardzo spokojna, cicha i nieśmiała.
i w ogóle mało mówię. No, więc ja w domu, jak mam wybuchnąć, to już to czuję i wtedy ja nawet nie chcę nawet gadać, bo ja wiem, że ja w takim stanie, jak zacznie mąż ze mną dyskutować, to z tego nic nie będzie. A on jest spokojny, on wtedy dorósł do tego, żeby o tym rozmawiać. A ja widzę, że ja po prostu ciśnienie wysoko i ja mówię, nie będę teraz o tym rozmawiać. Teraz do mnie nie mów. I to było pytanie. Czekajcie, czekaj, oni jeszcze oddychają. Kilka oddechów. Mhm. Ja mam pytanie. Chciałam zapytać, czy lepiej wejść w taki stan wybaczenia i odpuszczać w sytuacji, kiedy ktoś na przykład właśnie próbuje nas urazić, czy jednak lepiej postawić te granice i też wiedzieć, na co my sobie pozwalamy, bo ja taką walkę często w sobie mam, że chciałabym odpuścić, ale też wydaje mi się, że... Ale mądre pytanie. Odpuścić, czyli tak, sytuacja konkretna. Postawić granice, czy odpuścić? Mhm. Bo odpuszczenie nam się kojarzy, że nam wlezą na głowę, tak? Z tym wam się kojarzy. Odpuszczenie oznacza, że w sobie nie mam urazy, ale nie. We wtorki nie ma konsultacji. O to chodzi. Tak się nie... Nie zgadzam się, no we wtorek nie ma konsultacji i po prostu, a ja bardzo proszę, ja rozumiem, masz rację, że bardzo potrzebujesz, a we wtorki nie ma konsultacji i mówisz to nie, jaki dury, mówiłam, że w czerwcu nie ma konsultacji, tylko no jakby przykro mi, rozumiem, no natomiast nie ma we wtorki. Czyli zostajesz przy swoim, ale nie ma w tym jakiegoś jadu w oczach, coś takiego. Ta osoba to wyczuje, naprawdę ludzie wyczuwają. Zdarzyło wam się tak, że mówimy coś do dzieci, mówimy to z miłością, a one się czują atakowane? No, bo choćbyśmy nie wiem jak ubrali to w piórka, no ja byłam u was w domu, stąd wiem. Podsłuchy tam mam założone. Nie, rodzice tacy są, wiesz. No, tak to po prostu tak działa. Już ci oddaję, bo już się jak po prostu nie oddam. Dostałam taką koszulkę nawet od fantastycznych uczestników spotkania. Było rewelacyjnie. Tyle starczy? Kondyszu? Jakiś call to action jeszcze. A, call to action. Napiszcie miasto, które chcecie, żebym jeszcze odwiedziła. Hmm?